witam Państwa ponownie i przenosimy się tym razem na Zamek Książąt Pomorskich. Będziemy sobie rozmawiać o Zamkowym Forum Kultury. Moim kolejnym gościem jest Małgorzata Frymus, Polskie Radio Szczecin, współprowadząca Zamkowe Forum Kultury. Właśnie witam Panią bardzo serdecznie. Dzień dobry. Może zacznę od tego, czym jest ogólnie Forum Kultury, Zamkowe Forum Kultury. Proszę o takie wprowadzenie, żeby zapoznać telewidzów. Już jutro o godzinie 18 kolejna odsłona Zamkowego Forum Kultury. Razem z Konradem Wojtyłą, także z Polskiego Radia, mamy zaszczyt prowadzić to forum. A forum to, tak jak sama nazwa mówi, chodzi o to, żebyśmy mogli rozmawiać o kulturze, bardzo szeroko rozumianej. Pierwsze odbyło się 2 miesiące temu, czy już 3, przepraszam, dotyczyło takiego tematu, czy Szczecin w jakikolwiek sposób oddziaływuje na kulturę zachodniopomorskiego, i okazało się, że bywa to różnie. Czasami zachodniopomorskie patrzy na nas, a czasami robi po prostu swoje. To dobrze i źle, no można byłoby długo na ten temat rozmawiać. W ubiegłym miesiącu rozmawialiśmy o tym, czy absolwent szkoły artystycznej ma jakiekolwiek szanse na rynku pracy, i okazało się, że też nie jest źle, że takich kreatywnych ludzi rynek pracy bardzo poszukuje, więc okazało się, że kiedy porozmawiamy sobie w gronie osób zaproszonych, bo to są specjalnie zaproszeni goście, oczywiście też widzowie są bardzo mile widziani, ale chodzi o to, żebyśmy mogli wymieniać poglądy. Ja, mimo że zajmuję się w Radiu Szczecin kulturą od bardzo wielu lat, obserwuję ją, to też się okazuje, że o wielu rzeczach nie mam zielonego pojęcia. Nie dlatego, że jestem jakaś niedouczona czy leniwa, tylko po prostu tak wiele się dzieje, że tylko na takim forum, podczas takich rozmów mamy szansę wymienić po prostu poglądy na wiele bardzo interesujących rzeczy. A jaki jest cel tego forum? No bo już wiemy, że służy wymianie poglądów, ale czego jeszcze? Jestem pewna, że mogą się nawiązywać współprace, jeżeli spotkają się w czasie forum, bo mamy też taką zasadę bardzo ważną, że tak jak mówię, każdy jest specjalnie zaproszonym gościem i wszystkich wymieniamy z imienia i nazwiska, z funkcji na samym początku, więc dokładnie wiemy, kto jest zainteresowany, żeby z nami rozmawiać. Więc mogą się po pierwsze nawiązywać różnego rodzaju współpracę. Przede wszystkim też możemy skonfrontować nasze myślenie na jakiś temat, że po prostu źle myślimy, albo nie idziemy tą drogą, albo utwierdzić się w swoich poglądach. Więc przede wszystkim chodzi o to, żebyśmy, tak jak powiedziałam, mogli się wymieniać swoimi poglądami. To wbrew pozorom jest niezwykle ważne. Po co wyważać drzwi otwarte, skoro one są już właśnie bardzo szeroko otwarte i wszyscy możemy tamtędy wejść, albo iść drogą, którą już ktoś przeszedł. Po co popełniać niektóre błędy? W czasie takiego forum możemy sobie o tym po prostu głośno powiedzieć podyskutować. I podyskutować. Nie ma złych myśli, nie ma złych odpowiedzi, nie ma złych pytań. Pamiętam, kiedy na pierwszym forum Andrzej Pawełczyk ze Świnoujścia powiedział, że dla niego Szczecin się kończy z rogatkami Szczecina. To znaczy Szczecin nie chce w jakikolwiek sposób wpływać na to, co się dzieje w regionie. Było mi trochę smutno. Andrzej Pawełczyk prowadzi galerię w Świnoujściu. On oczywiście dość zaczepnie mówił, bo on kontaktuje się często ze Szczecinem, przyjeżdża tutaj, ogląda i wie, co tu się dzieje. Też często naszych szczecińskich artystów pokazuje u siebie. Ale być może warto na to spojrzeć w inny sposób, bo jeżeli na przykład Galeria Szczecińska zaprasza kogoś naprawdę ważnego, interesującego, zaskakującego, to być może kolejna wystawa powinna się odbyć właśnie w Świnoujściu, a może w Koszalinie. Właśnie, może w tym miejscu. Tak, jeżeli już sprowadzamy kogoś, czasami za duże pieniądze przecież do Szczecina, to może warto pokazać to także w mniejszych miastach. Tych możliwości wymiany myśli jest bardzo dużo, więc ja nie jestem w stanie sposobów tutaj... nawet na to tak, jest bardzo dużo w obecnych jak czasach. Jak się spotykamy, na pewno zawsze coś wspólnie wymyślimy, a jak każdy myśli osobno i przeciera pewne szlaki osobno, to nie jest to dobrze. Jutrzejszym tematem ma być Zagłębie Filmowe Zachodniopomorskie Kręci. Bardzo ciekawy temat. Oczywiście, że bardzo ciekawy, bo niektórzy mogą powiedzieć, że co ma zachodniopomorskie Szczecin z filmem wspólnego? Ano ma, bardzo dużo. Z jednej strony oczywiście nie mamy wytwórni filmowej, nie mamy studiów wielkich filmowych, mamy tylko małych przedsiębiorców, którzy świetnie sobie na tym rynku radzą.
ale to nie zmienia faktu, że my też jesteśmy filmem zainteresowani. Zacznę trochę od końca, od festiwali. Mamy sporo festiwali filmowych w zachodniopomorskim. A jakie na przykład festiwale na przykład pojawią się po tym panelu dyskusyjnym? No to zobaczymy, kto zechce skorzystać z naszego zaproszenia. Wiem, że już parę osób się zdeklarowało, czy paręnaście oczywiście, ale jest na przykład festiwal Szczecin European Film Festival, który już pierwsza jego odsłona w czerwcu, później w październiku. Mamy Ińskie Lato Filmowe, mamy Lato z Muzami w Nowogardzie, mamy dwa fantastyczne, dobre festiwale w Koszalinie, Młodzi i Film, a także Integracja i My. Więc ludzie chcą oglądać filmy, mamy Domskie Wieczory Filmowe, więc ludzie na pewno przychodzą, korzystają z warsztatów, chcą też uczyć się, jak robić filmy, więc po pierwsze, na pewno chcemy oglądać. Po drugie, teraz pytanie, czy się kręci filmy. Jeżeli mamy Zachodniopomorski Fundusz Filmowy i tam kilkadziesiąt propozycji co roku się zdarza, z czego oczywiście powstaje kilkanaście filmów, to jest i dużo, i mało, bo dzisiaj możliwości kręcenia filmów oczywiście mamy wszyscy, więc jednak coś się kręci. Wiem, że sporo, szczególnie wytwórni niemieckich jest zainteresowanych naszym miastem, a też zachodniopomorskim, dlatego że jesteśmy jednak wciąż konkurencyjni. Po pierwsze, Szczecin może udawać Paryż, bez żadnego problemu. A no może. Może, niektórzy z tego korzystają, niektórzy mniej, ale też czasami niektóre dzielnice mogą udawać zupełnie inne miasta, Pragę też mogą udawać, więc mamy takie możliwości. Pytanie, czy miasto sprzyja temu, czy nie? Bardziej sprzyja, ale może są jakieś kłopoty. Chcemy o tym rozmawiać. Czy są kłopoty na przykład właśnie w sprowadzeniu ekipy? Bo jeden powie tak, ja chcę nakręcić w centrum miasta w środku dnia fragment swojego filmu. No i pytanie, czy my jesteśmy gotowi, żeby zamknąć miasto na pół dnia? No chyba nie bardzo, ale może znajdzie się jakieś inne rozwiązanie. Trudno jest powiedzieć bez konkretów. Jak mamy konkretny film, szukamy konkretnych rozwiązań i też o tym będziemy mówić jutro, bo wiem, że przyjdą osoby, które robią filmy, realizują i powiedzą nam, jak to się robi. I powiedzą też nam, o jakie mają problemy. Czyli generalnie do kogo kierowane jest to wydarzenie? Myślę, że do każdego, kto jest produkcją filmową zainteresowany, albo w ogóle filmem, bo oczywiście chcemy skatalogować festiwale. Tego jest sporo, ale są jeszcze na pewno rzeczy mniejszej jakości. Są wieczory filmowe, to z oficyną, to w Dąbiu można dużo ciekawych filmów oglądać. To jest kino konesera też w komercyjnych kinach, więc tego jest naprawdę sporo. Chcemy to skatalogować i powiedzieć, jaka jest oferta, to z jednej strony. I na tej bazie przede wszystkim pokazać, co się kręci, co można pokazać. Jestem pewna, jest mnóstwo młodych, fantastycznych ludzi, którzy by chcieli w takich produkcjach na przykład zafunkcjonować. Te filmy, które się kręci, czy one gdzieś tam trafiają na jakiś taki szerszy ekran? Pamiętajmy, 2 lata temu chyba była kręcona w Szczecinie Obietnica. Młodzieżowy film, w którym wzięło udział sporo bardzo młodych ludzi ze Szczecina. Część szkoły na Słonecznym, z tego co pamiętam, była wykorzystana w tym celu, więc ci wszyscy młodzi ludzie w mniejszym albo większym stopniu zaistnieli w tym filmie i mogli zobaczyć, czy te godziny spędzone na planie filmowym im odpowiadają, czy nie. Czy może im się tylko wydaje, że jest fantastycznie wystąpić w filmie, ale nie są gotowi na taką ciężką pracę. Można to było wtedy zobaczyć. Chcemy się spytać, czy są agencje filmowe. Praca na planie filmowym jednak do łatwych nie należy. No to jest bardzo trudna praca. No zresztą wszystko, co jest, wydaje się, piękne, łatwe, wcale takie nie musi być w realizacji. Same to doskonałe. Oczywiście, to są godziny pracy, nieraz dni, nieraz tygodnie, po prostu nieraz miesiące. Ale rezultat może być fantastyczny, więc jesteśmy gotowi kilka minut pozwolić sobie, żeby włożyć ciężką pracę. Spotkanie jutro na zamku. W sali Kina Zamek o godzinie 18:00, zgadza się? Tak, o 18:00. Czy tam jakieś bilety obowiązują, nie, czy absolutnie wolny wstęp? Jeszcze muszę tylko powiedzieć na zakończenie, że to forum ma za zadanie promowanie też młodych twórców, w związku z tym będą młodzi studenci z Akademii Sztuki. Pokażemy jeden z filmów, ale też pokażemy młodego wokalistę, który przecież w filmie może zaśpiewać. Więc też promujemy przy okazji naszych młodych. O godzinie 18:00 Kino Zamek jest dla Państwa otwarte. Zapraszamy bardzo serdecznie. Zapraszam w imieniu oczywiście Zamku, ale także w imieniu Konrada Wojtyły i swoim. W takim razie dziękuję serdecznie Pani za rozmowę i za przybycie. Dziękuję Moim bardzo. Gościem była Małgorzata Frymus, Polskie Radio Szczecin oraz współprowadząca Zamkowe Forum Kultury. Państwa zapraszam na krótką przerwę.